Cześć! Teraz jestem u LG. Jak widzicie, tłoczno tu i gwarno. A przyszedłem tu po to, żeby zobaczyć dwa nowe smartfony z rodziny G7. One już były zaprezentowane dosłownie przed dzień IFY, no ale jeszcze nie mieliśmy okazji obejrzeć ich na żywo. No to co? Zobaczmy! LG G7 Fit to model z górnej strefy średniego segmentu rynkowego. Wyposażono go w 6,1-calowy ekran Full Vision o rozdzielczości QHD+, i oczywiście wysokiej jasności, dzięki czemu ekran ma dopisek teraz Super Bright. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 821 wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej. W ofercie będą dwa warianty pamięci wewnętrznej, 32 lub 64 GB, natomiast o zasilanie zadba akumulator o pojemności 3000 mAh. W części fotograficznej znajdziemy 8-megapikselowy aparat do selfie z obiektywem o przysłonie 1.9, a także tylny aparat 16-megapikselowy z obiektywem z przysłoną 2.2. G7 Fit ma też solidne nagłośnienie. Za dźwięk odpowiada tam 32-bitowy przetwornik Hi-Fi Quad DAC oraz głośnik Boombox z systemem DTS X3D. Z kolei G7 One to pierwszy model LG z systemem Android One. Zamknięto go w wodoszczelnej obudowie spełniającej również militarną normę wytrzymałości, dodając do tego 6,1-calowy wyświetlacz i znów jest to matryca Super Bright QHD+. Sercem telefonu tym razem jest Snapdragon 835 zestawiony z 4 GB pamięci operacyjnej i 32 GB pamięci wewnętrznej. Podobnie jak G7 Fit, model G7 One ma akumulator o pojemności 3000 mAh. Wyposażono go też oczywiście w czytnik linii papilarnych i radio FM. Przedni aparat ma znów 8 megapikseli, ale obiektyw oświetla 1.9. Natomiast tylny ponownie 16-megapikselowy, ale z obiektywem 1.6. Na razie nie podano jeszcze cen obu modeli, no ale podejrzewam, że oba zostaną wycenione mniej więcej podobnie i zajmą miejsce gdzieś w górnej strefie średniego segmentu rynkowego. No i to tyle ze stoiska LG. Ja pędzę dalej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!